Sytuacja staje się coraz bardziej groźna. Generał reaguje na zapowiedzi Tuska. Szykują się duże zmiany w wojsku. We wtorek, 10 czerwca, ogłosił je szef rządu Donald Tusk. Są one pokłosiem coraz trudniejszej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dotyczą m.in. wykorzystania broni przez broniących się przed atakami nielegalnych migrantów, żołnierzy. Tusk w poniedziałek, 10 czerwca, po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Białymstoku poinformował, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny i kilku ustaw, opisujące okoliczności, kiedy użycie broni z założenia nie jest przestępstwem. Chodzi na przykład o odparcie bezpośredniego bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej, na życie, zdrowie lub wolność żołnierza albo innej osoby, niepodporządkowanie się wezwaniu do rzucenia broni lub sytuację, w której ktoś bezprawnie usiłuje odebrać broń palną żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad użycia broni, powiedział Tusk. Kryzys na granicy. Premier zapowiada zmiany. W projekcie ustawy mówimy także o możliwości użycia oddziałów Wojska Polskiego na terytorium państwa polskiego bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy wojennego. Dotychczas było to niemożliwe, przekazał w poniedziałek Tusk. Jak zaznaczył, zmiany są wprowadzane w związku z zagrożeniem, o którym informujemy od dłuższego czasu. Pauza. To są też niestety zagrożenia, które pojawiają się w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej, prezydent Francji w związku z Olimpiadą w Paryżu, otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez inspirowanych przez Rosję. Czechy zostały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach postawione w stan alarmu, powiedział Tusk. Musimy być przygotowani i nie możemy doganiać rzeczywistości, bo ona jest inna niż kiedyś. Ani konstytucja, ani nasze przepisy nie przewidziały czegoś takiego, że państwa z nami sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, gwałcenie naszej granicy, także czasem przy użyciu broni i przemocy, podkreślił szef rządu. Dodał, że zupełnie nikt nie był w stanie przewidzieć, gdy tworzyliśmy nasze przepisy, że będziemy mieli do czynienia z aktami dywersji i sabotażu na terenie naszego kraju. Jak wskazał, dlatego przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią nam podjęcie działań, a nie szukanie po omacku możliwości prawnych. Wiem, kontrowersyjne i niełatwe do zaakceptowania, ale będę przekonywał, aby te przepisy wprowadzić, mówił premier. Gen. Pacek o zapowiedziach Tuska. W poniedziałek, tuż po zapowiedziach Donalda Tuska, Fakt skontaktował się z Gen. Bogusławem Packiem. Wojskowy ma mocno wyrobione zdanie na ich temat. Co usłyszeliśmy? Ta sytuacja na granicy Polski z Białorusią staje się coraz bardziej groźna. Bardziej przypomina sytuację wojenną niż pokojową. Nie ma na co czekać, trzeba pilnie dostosować warunki działania żołnierzy, w tym także prawo użycia broni, do występujących zagrożeń, ocenia Gen. Pacek. Podkreśla, że decyzja premiera Tuska jest oczywista. Pauza. Pilnie należy zmienić prawo w taki sposób, aby żołnierz mógł korzystać z przysługujących mu uprawnień wynikających z procedur i ustawy, i nie musiał zastanawiać się nad tym, czy działając dla dobra państwa i w obronie własnego życia, nie poniesie za to odpowiedzialności wynikającej z wadliwego prawa, słyszymy. Zdaniem wojskowego decyzja rządu, wbrew opinii krytyków, nie jest spóźniona. Wynika ze zmieniającej się sytuacji na granicy. To, co obserwowaliśmy przez długie miesiące, wymagało skutecznego działania policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Działania żołnierzy przypominały te podejmowane przez policję. Dzisiaj uprawnione jest nie tylko oddawanie strzału w górę, ale uświadomienie strony białoruskiej, że Polacy nie będą bezkarnie patrzeć na to, co oni wyczyniają, komentuje Gen. Pacek zapowiadane zmiany.
stwierdza, że na pierwszej linii działań powinni stać przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Żandarmerii. Żołnierze powinni ich wspierać. Jeżeli sytuacja się zaostrzy, być może będzie trzeba to zmienić i być może żołnierze będą bronili polskiej granicy, a nie tylko chronili przed naruszeniem porządku publicznego, zauważa. Nie czas zastanawiać się nad Stanami, bo stan wyjątkowy tak naprawdę jest już od dawna, kiedy Białoruś zdecydowała się na hybrydowe działania. Trzeba nadążać za zagrożeniami i to, co podejmuje rząd, w pełni popieram. Uważam, że to jest adekwatne do zagrożenia i konieczne, podsumowuje wojskowy.